Dzisiaj śledzimy akcję organizowaną przez Centrum Aktywności Seniorów Radosny Senior. Tu właśnie mieści się sztab akcji w mieszkaniu, w ogródku właściwie pani Sybilli Borowieckiej. Wolontariusze przyjeżdżają na rowerach i rozwożą dla swoich mniej sprawnych, mniej mobilnych kolegów drobne prezenty, bardzo pożyteczne w tym czasie, bo rozwożą barszczyk czerwony, zakwas z buraków z ulotką, jak robić sobie ćwiczenie oddechowe przydatne na czas COVID-u i z pięknymi karteczkami, które powodują, że na twarzy obdarowanego pojawi się uśmiech. Proszę bardzo. Jesteśmy dzisiaj z wizytą w Centrum Aktywności Seniorów Radosny Senior. I rzeczywiście jak na takie ciężkie czasy jest tutaj dzisiaj bardzo radośnie, bo seniorzy pomagają seniorom. Jak to wszystko się odbywa? To znaczy sami seniorzy się zgłaszali, że chętnie będą uczestniczyć w takiej akcji, bo zostali poinformowani SMS-em, że przygotowujemy się do takiej akcji. I tak, są osoby, które przygotowują na przykład żurek, barszczyk czerwony, jakąś ćwikłę, coś słodkiego i pakujemy to wspólnie razem. Wkładając do każdego takiego prezenciku, pominku instrukcję, która w tym okresie jest bardzo istotna. Istotna, bo przypomina, jak powinniśmy ćwiczyć nasz oddech, żeby płuca się rozprężały. I to jest bardzo ważne, czy to będzie zwykłe przeziębienie, czy nie daj Panie Boże coś innego, to jest rzecz bardzo istotna. Do tego przygotowujemy coś takiego miłego, na przykład serduszko, na którym piszemy „Jesteśmy z Tobą”. I to jest takie wzruszające, jak mówią, prawda, nasi podopieczni, że to ich wzrusza niesamowicie. Albo „Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej”, listek. O, jakby nie było, mamy jesień, więc to jest taki symbol też jesieni. Tutaj cudowne hasło, „Jesteśmy jedną rodziną”. I listek. I te drobne upominki z takimi właśnie przesłankami, które są czy na serduszku, czy na listkach, dostają nasi seniorzy. Staramy się trafiać głównie do seniorów, którzy są samotni, są już w takim zaawansowanym, powiedzmy, wieku. I sprawia im to niesamowitą radość. Czują się tacy dostrzeżeni, wzruszeni. Niejednokrotnie płynie łezka, łezka radości. Ktoś o mnie jednak myśli. I co tydzień staramy się trafiać do innych osób. Są osoby, które są na stałe objęte opieką, bo tego po prostu wymagają. Nie mają nikogo bliskiego. Ja już pomijam fakt, że robimy im zakupy, że dzwonimy, pytamy, co tam słychać. A może pieska trzeba wyprowadzić, albo jakieś leki kupić. Ale tutaj ta akcja, którą ostatnio podjęłyśmy, ma na względzie to, żeby drobna rzecz trafiała do naszych podopiecznych. I tak jak dzisiaj widzieliśmy, był barszczyk, tak. Zakwas z barszczu, z buraków. I dostarczają to kurierzy na rowerach. Na rowerach, tak. Są to nasi, że tak powiem, też z naszej grupy osoby, tylko osoby, które są zdecydowanie, powiedzmy, młodsze. I
jeżdżą, w ogóle są w sekcji rowerowej, jeżdżą, są zahartowani w jeździe na rowerze i z przyjemnością rozwożą. Mamy również takich wolontariuszy, są to młodzi ludzie, którzy też nas wspierają i nam pomagają. Rozumiem, że ta sekcja rowerowa w czasach, kiedy normalnie życie płynęło, spędzała miło czas na wycieczkach rowerowych. Zgadza się. A teraz przekształciło się w grupę specjalną. Tak, tak, bo taki jest moment, taka potrzeba. Całość akcji dokumentuje Telewizja Polska, która pokaże te działania w cotygodniowym programie pod tytułem Czas pogodnej jesieni, do którego oglądania wszystkich zachęcamy. No i też nie zabrakło naszej ekipy wideobloga Pora na Seniora, który stara się śledzić, co ciekawego dzieje się w casach. Czekamy też na Wasze zgłoszenia z innych casów, bo chcemy pokazać fajne działania, pozytywne myślenie, uśmiech i energię.